Siemanko, siemanko, witam wszystkich, z tej strony Robert, no i dzisiaj obiad się smaży, jak słyszycie, jest hardkorowo. No, też to mi to miesza nagrywać, ale nic, no spokojnie. I dzisiaj właśnie może porozmawiamy na temat, co powinno się znaleźć w waszej lodówce, żeby zdrowo się odżywiać. Wiadomo, tu nie chodzi już o kulturystykę, ale zdrowy styl życia, bo to na pewno ja to potrzebuję dużo stejków, że te bicki wykarmić cały dzień, to naprawdę potężna ilość mięsa potrzebuje ładować, no ale potrzebne to dla was również, żeby jakośkolwiek zrobić hardkorową masę mięśniową. No i dzisiaj smażę rybkę. O, dobrze tylko. No i hardkorowy ryż, ale powalona kuchnia mam. Kurczę, za dużo ostatnio gotowania. Zasypiona także. No i co, sól zawsze używamy himalajską, czerwoną, najzdrowsza, można powiedzieć, z tych co jest, żeby nie było to alipne. No i jakieś cytrynki, u mnie zawsze do wody dodaję do każdego posiłku cytrynę. No i awokado na dobry tłuszcz zawsze potrzebujemy. No i jakieś to bananki do zagryzienia. No i woda. Woda filtrowana, żeby jak najmniej tych plastików, butelek nie używać. No i właśnie mam preparat tutaj, taki aparat. Jak sobie chcę, to gazowany zapompuję i jest zrobione. No i właśnie różne myty o smażeniu, na czym najlepiej smażyć. Ja smażę na przykład na oleju z oliwek. Wiem, że różne są myty, że nie można, to niedobre, ale to moim zdaniem najlepsze to może być. A w jajecznicy na przykład na masło klarowane, które się nie pali, jest czysty, 99% masła. Ale tak naprawdę staram się jak najmniej jeść smażonego smażyć, przeważnie na gryl. Przeważnie na grylu. Wszystko gotować lub w piekarniku, żeby tego smażonego jak najmniej użyć. No i wpadamy do lodówki. Co musi się znaleźć, znajdować się w lodówce hardkorowego koksa, no i waszej to. Wpadamy. Lodówka musi być duża po pierwsze, żeby drzwi hardkorowo się otwierało i trening był na tricep i na biceps. Dobra, sprawdzam. No i co tu mamy? O, tu jakieś pierdołki, to nie moje, proszę mi patrzeć. No i wiadomo, tu jakieś sałateczki, ogóreczki, to takie dodatki. O, zestaw jajek. Musi być załadowany hardkorowo, żeby nie brakło. Codziennie rano jaja, tu już jedna taca się kończy. No i co? O, no, pierść kurczaka. Nic. Tutaj można powiedzieć hardkorowego. Rybka, co teraz smażymy. O, dorsz przygotowany, przyprawiony. Jest znowu rybka. Łosoś hardkorowy. Na pewno myślicie, gdzie te stejki, co tu lipa? Póki dojdziemy do stejków, to o, kotleciki jagnięce, jeszcze nie zamarynowane, pakowane, trzeba ich pokroić i zamarynować. No i tutaj mamy, następnym razem pokażę, bo tutaj mamy hardkorowe, zaraz wyciągnę, pokażę, co tu jest. Mamy w tym pudełku właśnie zmielone hamburgery, kotleciki. To jest sarna właśnie. Tu pomieszane z cebulą już, jak widać. Troszkę, ale jeszcze jak marzę kotleciki, to dodaję jajka, troszkę bułki tarty, żeby się skleiło lepiej i oleju z oliwek. Może pokażę wam przepis następnym razem, jak to się robi. Odkładamy. No i wiadomo, hardkorowe stejki tutaj. Parę paków, o, muszę już zapas zrobić. Zapas trzeba już zrobić. Się kończył. O, jeszcze coś. Jeszcze coś dobrego mam. Zaraz zobaczycie.
jeszcze zaraz wyciągnę. Hardkorowe stejki, ale z czego? Znak zapytania. I tu mamy właśnie hardkorowe stejki. Widzicie, jak się błyszczą? Z czego te stejki? Właśnie stejki z serenki. To mięso ma tyle, cała jest czysta, a się błyszczy kolorowo, jak widać. I żadnego tu szyku nie ma. To dopiero naturalne i naprawdę super. No i tyle tu w lodówce, wiadomo, jakaś sałatka i tak dalej. No i tak to wygląda moja hardkorowa lodówka. A jak wasza lodówka wygląda? Możecie się podzielić ze mną i napisać w komentarzach, czego wam tutaj jeszcze brakuje, czego może mnie brakuje do tej lodówki, żeby było więcej hardkorowo właśnie. I pozdrowienia dla wszystkich tam, żeby nie było lipy. Sam Koksu z tej strony. Nie zapominajcie dodać suba, żeby mieć więcej filmików. Pamiętajcie, trzeba jeść stejki. O, już rzeźba się robi. Właśnie zaczynam rzeźbę robić. Także dieta. A kto potrzebuje pomocy na dietę, to wbijajcie. Link pod YouTube'em jest na moja strona hardkorowadieta.pl. No i tam możecie sobie zamówić dietę pod siebie. Ja i mój team złoży specjalnie na wasze potrzeby. Czy chcecie schudnąć, czy dobić hardkorowej masy. Wszystko zrobimy lub rozpiszemy suple Borneika Sports. I dodatkowo tam przy diecie, jak będziecie kupować zestaw całej diety, to 10% dostaniecie automatycznie rabat na suple Borneika Sports. Że wbijajcie na stronę hardkorowadieta.pl i suple Borneika Sports.com. I hardkorowych rezultatów w tym roku życzę wam, żeby była cały czas pompa. Pozdrowienia. O, pośpiewa już. Ładne jest chyba. Stejki trzeba smażyć, tato. Narka.